Autograf. Po czym odróżnić Kubę od Buby? Po zachowaniu. Kuba jest spokojny, grzeczny i dobrze wychowany, a Buba wprost przeciwnie. Aż dziw, że bliźniaki mogą tak bardzo się różnić. I to mimo, że na pierwszy rzut oka wyglądają prawie identycznie. Oczywiście Kuba to chłopiec, a Buba dziewczynka, więc tak zupełnie podobni do siebie to nie są. A jednak trudno ich czasami rozpoznać. Stąd nigdy nie wiadomo, czy tylko jeden z bliźniaków łobuzuje, czy też może obydwoje. Wiecie co? Powiedziała kiedyś babcia Joasia, przysłuchując się ich kłótni. Chyba kupię wam podręcznik dobrego wychowania. Dla mnie też? Zdziwił się Kuba. Ale bez protestów ruszył za babcią do księgarni. Jak się okazało, było warto, bo w księgarni siedział właśnie pan pisarz od tego podręcznika i rozdawał autografy. Super! Wrzasnęła Buba, a potem wyrwała kartkę z notesu i przecisnęła się do pisarza. Mogę autograf? Pan pisarz wydawał się dość sympatyczny, choć patrząc na jego potargane włosy, trudno było uwierzyć, że napisał książkę o dobrym wychowaniu. Właśnie sięgał po wymiętą karteczkę Buby, gdy nagle za jego pleców wyskoczyła groźnie wyglądająca pani z wydawnictwa. Ha! Huknęła tuż nad uchem pisarza i to tak, że ten aż zbladł. Czy ty, moja miła, nie wiesz, że to brzydko prosić o autograf na takiej karteczce? Właśnie! Zarechotał satysfakcją Kuba i stanął przed zakłopotanym pisarzem. Podpisze mi się pan na brzuchu? Babcia Joasia jęknęła. Pani z wydawnictwa łypnęła na nią ponurym wzrokiem. Te dzieci są z panią? Zapytała groźnie. Tak, pisnęła babcia Joasia. Proszę! Pani z wydawnictwa podała jej dwa podręczniki. Przydadzą się. Tu jest napisane nie tylko to, że od autografów są pamiętniki, książki czy ewentualnie zeszyty, ale i inne ciekawostki. Bądźcie grzeczni. Hej, hej!